I tam w kolejnym filmie będzie to albo dzisiaj komentarz widza, albo faktycznie tutaj zrealizujemy coś z tych wskazanych kwestii. Niestety nie wiem, jakie imię ma ta chyba że im podobała, to przepraszam. Tutaj mowa Vetiver Verbena. Myślę, że z Vetivera mogłabym się pokusić o stworzenie jedenastki, pokazaniu też, że on nie zawsze musi być w taki typowy sposób, który ludzie znają najczęściej, na przykład za La Lake Ng Noir. Z werbeną myślę, że mogłabym się pokusić, chociaż może nie wiem, nie wiem czy by mi się tak udało faktycznie 11-11, żeby to w ogóle jeszcze poszło, w jakąś powiedzmy, trochę różne ujęcia, bo żeby to nie było też tak, że to są tylko takie po prostu czysto werbenowe zapachy. Później spada się to kwestia ogródek zielny, czyli rozumiem, że bardziej ziołowe kwestie. Myślę, że można by się było coś takiego pokusić. W ogóle ym, nawet mam taki zapach, który idealnie to w ogóle jakieś mówiłam o tym zapachu. Ym, las i mogłabym się pokusić, natomiast od razu powiem, że według mnie z, tak, z takich zapachów na rynku ciężko by było chyba zrobić taką jedenastkę lasu iglastego i naprawdę dobrych ujęć lasu iglastego. Zwłaszcza zielonego lasu, takiego typowo z zieleniami, bez może niekoniecznej strony, jakieś tam powiedzmy żywicznej i tak dalej, takie bardziej igiełkowe. Yy, wiem, że nagrywałaś o perfumach zielonych, jednak nie perfumy zielone yy, kojarzą się z zapachem młodyżek roślin trawym czasem nawet idące w mokre za Znaczy powiem tak, bo nie, nie wiem, czy do końca rozumiem ten komentarz, jakby, że y, to by się tak kojarzą, a że mój film o zielonych był o innych zielonych, nie wiem szczerze mówiąc, bo oczywiście tam też na pewno się pojawiały kwestie yy, traw, liści, yy, różnych takich rzeczy też kiedyś były też filmy na przykład o roślinności zielonej po deszczu też takie na przykład kwestie dobrze, spróbujemy najpierw co faktycznie mogłabym jako jedenastkę, więc myślę, że pokuszę się chyba o wetiver od razu powiem, że jest też taki zapach z wetiverem w formie zapowiedzi nie wiem czy to nagram teraz przed wyjściem, bo już w zasadzie będę wychodzić zaraz ale może gdzieś, yy, gdzieś w ciągu dnia Gdzieś w parku, nie parku, gdzie będę. Na pewno muszę dzisiaj zahaczyć, odebrać to zamówienie z Notino. Na pewno chcę iść do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo chyba jest nowa wystawa, przynajmniej muszę się dowiedzieć. Natomiast wiem, że w Muzeum Etnograficznym rozmawiałam ostatnio. Że jest na razie bez zmian, będzie za jakiś czas wystawa. No zobaczymy. Yy, raczej co so dzisiaj odpuszczę. My się wybieramy w przyszłym tygodniu to z zdarkiem. Yy, o Park Oliwskim pewnie zahaczę, no bo Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest w Parku Oliwskim, także może tam w scenerii parku yy, coś w kwestii tutaj zielonej sobie podziałamy. Zresztą powiem, że w ramach wetiweru jest taki zapach w marce pewnej niszowej, który ma wetiwer w nazwie, ale ma też. Kwestię wodną, i on jest nie tyle takim wetiwerem z wodą, z wilgocią, po deszczu i tak dalej, takim podeszczowym. Tylko bardziej bym powiedział, że jest ogólnie takim zapachem z zielonością po deszczu, z roślinnością po deszczu.